Narkotyki, przekręty podatkowe i walka z nielegalnym hazardem to codzienność funkcjonariuszy z Gdańska. W dniu dzisiejszym jedziemy do Tczewa. W tej miejscowości funkcjonują nielegalne lokale z automatami do gier. Lokale są dobrze zabezpieczone, są okamerowane, drzwi są specjalnie wzmocnione, ale mamy grupę realizacyjną, która potrafi sobie z tymi trudnościami poradzić. Zbieramy się. Zawsze spodziewamy się najgorszego. Dlatego bierzemy paralizator, bo może być różnie. Ludzie przechodząc koło takich punktów widzą kolorowy neon i wydaje im się, że to jest punkt rozrywki. A to są najgorsze patologiczne miejsca, gdzie są osoby poszukiwane liftami gończymi, rozboje, gwałty i wszystko to, co najgorsze. Wszystkie patologie miasta skupiają się właśnie w sytuacjach takich salonach gry. Często tam są ludzie pijani, są pod wpływem narkotyków, a tacy są nieobliczalni. Czasami zabezpieczamy niebezpieczne narzędzia, jakieś noże, tasaki. Dzieją się różne rzeczy, od bijatyk, agresji słownej, a czasami nawet może dojść do napaści na funkcjonariusza. Żeby się ruszyć przed takimi zdarzeniami, musimy chronić siebie i funkcjonariusze, którzy są wyszkoleni, przeszkoleni, mają odpowiedni sprzęt, są niezbędni do tego, żeby bezpiecznie przeprowadzić kontrolę. Gotowi? Gotowi. Realizujemy nakaz pana operatora. Ponawiam wyzwanie. Służba celno-skargowa, otwórz drzwi. Weźcie siłowe!